Już 28 lipca na Placu Łuczkowskiego zapraszamy Państwa do retropotańcówki. Aby zachęcić, ośmielić Państwa do wspólnej zabawy, pokażemy dzisiaj kilka prostych kroków tango argentyńskiego. Już Państwo, tango argentyńskie w Argentynie jest to, można nazwać się w ogóle tańcem takim narodowym, tańczonym na ulicach, we wszystkich restauracjach, knajpach. Tam ludzie mają zupełnie inne podejście do tańca. Są pewnie ze względu na większą ilość słońca o wiele bardziej bezpośredni, weselsi. W tango argentyńskim, jak myślę, że i każdym tańcu, dobrze by było, drogie panie, żeby prowadził mężczyzna. Zatem zaczniemy od nauki trzymania. Mężczyzna wkłada dłoń pod łopatkę partnerki. Kobieta bardzo luźno układa swoją dłoń, obejmując biceps mężczyzny kciukiem skierowanym do góry. Prawa ręka nie musi być demonstracyjnie za mocno podnoszona do góry. Powinna być w tango argentyńskim swobodna. Należy zacząć od wspólnego dopasowania się, czyli tak zwanego przechodzenia z jednej nogi ciężaru ciała na drugi. Tak, żeby się wyczuć. Oczywiście najlepiej, żeby to mężczyzna dyktował to przechodzenie, jego tempo. I kiedy już jesteśmy gotowi, partnerka zaczyna od swojej lewej nogi do przodu, mężczyzna od prawej nogi do tyłu. Należy również pamiętać o tym, żeby wszystkie kroki, które robimy, które stawiamy, były stawiane tak, żeby stopy przechodziły blisko siebie, żebyśmy nie rozstawiali szeroko stóp. Tak jak gdyby przy wewnętrznych kostkach były małe szczoteczki, które się powinny o siebie ocierać. To był podstawowy krok tanga argentyńskiego, nazywany la base. A teraz jeszcze raz w zwolnionym tempie. Tym razem zastosowałam krzyżyk, czyli skrzyżowanie kroków. Ale również można zatańczyć tango argentyńskie bez krzyżyka. Żeby zmienić kierunek, można zastosować przenoszenie ciężaru ciała z jednej nogi na drugą. I to jest najłatwiejszy krok tanga argentyńskiego, na którym można spokojnie przetańczyć całą noc. Tango milonga, tango mych marzeń i snów, niechaj me serce ukoi.